Cześć, dzień, do, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Bartosz Stronki. E, co prawda tydzień po premierze, ale za to bardzo fajnym wydaniu na żywym sprzęcie. Vanilla OS, Linux naszpikowany nowościami technicznymi, e, nie tylko dla programistów, nie tylko dla deweloperów, także dla zwykłego człowieka oraz co najlepsze gracza bo będzie tam parę minut pod koniec filmu granko pokazane jak najbardziej się na tym da grać. Karta, jaką posiadam to Nvidia 1078 GB wi do kompletu Ryzen 3600 16 GB RAMu. Mniej więcej Wam opowiem jak to działa, zobaczycie sobie jak to pracuje, także proces instalacji się w tym filmie pojawi, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. No i co? Po prostu, nie przedłużając, zapraszam gorąco na film. Witam na stronce internetowej projektu Vanilla OS. Tym razem stronka musi być, dlatego że to jest sprawa, wygląda w ten sposób, że tu jest tyle zastosowanych technologii, różnego, różnego rodzaju. Teoretycznie ja mniej więcej je kojarzę, ale to mniej więcej, tu się nie da mniej więcej opowiedzieć. Lepiej by było, żeby osoby zainteresowane po prostu dorwały się do strony internetowej tak bardziej zainteresowany w pewien ten sposób, a najlepiej tutaj weźmy sobie na, po prostu na dokumentację. Dla te, dlaczego? Dlatego, że Doki 11 artykułów, o samym Vibie jest 8, a podręcznik ma 18 różnego rodzaju artykułów, tak? Tak to wygląda. No na początku teoretycznie Common, NVIDIA i Shoes i tak dalej. U mnie Nvidia chodzi bez najmniejszego problemu i ISO startowy, startowy obraz bez problemu sobie zadziałał, automatycznie zainstalował sterowniki. W samym systemie także sterowniki działają perfekcyjnie, to są 560, czyli wersja beta, więc mamy tutaj naprawdę jeden z najnowszych sterowników. Tak? Tam sobie gierki zobaczycie i tak dalej, tak dalej, więc ten do czytania jest myślę naprawdę sporo. Czy dałoby się tutaj zapoznać z tematem ogólnie może nie samych kontenerów, bo tu jest bardzo fajnie zrobione na zasadzie tego właśnie APX-a. APX to jest taki manager, mniej więcej postaram się go wam pokazać. To jest urządzenie, znaczy nie urządzenie, tylko to jest program. I konsolowy, gdzie można sobie w konsoli różne rzeczy ogarniać, jest wersja graficzna, bardzo prosta. Zresztą zobaczycie także proces instalacji tego systemu. To mówię od razu, nie? ale nawet jeżeli ktoś używał APX V1, tak, to pokazywałem rok temu albo dwa lata temu, mniej więcej, to tu jest dużo bardziej. To wszystko rozbudowane działa. To przyjemniej i prościej trzeba sobie zdawać sprawę, że jest zastosowany tak zwany tutaj system AB-Root. AB-Root to są tak jakby dwa takie I ILVM do kompletu, ci, co siedzą technicznie i bardziej będą mega fajnie zadowoleni. I to BTRWS jeszcze jest zastosowane do kompletu. Słuchajcie, z E-Rootem jest sprawa taka, że Całość jest podzielona, można powiedzieć, na takie mm, dwa systemy, tak? Mamy tak, aby dwa systemy. Jeden główny, którego sobie używamy, załóżmy instalujemy go, tak? A jeżeli przychodzi aktualizacja, y, to zmienia się to bodajże na y, wersję B, czyli ten nasz system tak, aby się w cudzysłowie klonował y, y, i ten drugi jest dopiero aktualizowany. W tle działają specjalne programy w czasie tej aktualizacji, które sprawdzają cały postęp. Przy restarcie KOMPA, tak jeżeli zrobi się nam aktualizacja, jeżeli robimy restart KOMPA, jest specjalne usługi i oprogramowanie, które sprawdza to jeszcze dodatkowo. tak, Bo tutaj w ogóle są zastosowane tzw. atomowe aktualizacje, to jest tak zwany obraz OCI w ogóle uruchamiany. Naprawdę jest mnóstwo konkretnych rzeczy. Ja, jak wspominam, czasami aż takiej wiedzy nie mam, żeby to wszystko poznać, to trzeba tu siedzieć przynajmniej z miesiąc, dwa, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tłumaczę mniej więcej, jak to sobie tutaj wygląda. Opisane to jest naprawdę bardzo fajnie, co prawda, trzeba powiedzieć prost, że niektóre rzeczy, na przykład APXV do bójka konkretniej, nie jest opisany dokładnie. Nie ma jeszcze tego spisanego przez nich. Ta dokumentacja się dopiero buduje, tak? Bo to jest dość świeży system. Żeby normalnie tego używać, bez wnikania i tak dalej, i tak dalej, bawić się tymi konadrami, nie trzeba mieć żadnych umiejętności, nawet konsoli nie trzeba dotknąć, naprawdę. Wszystko można to zupełnie z góry ogarnąć. A dla ludzi, którzy chcą się wgłębić, są gikami, kochają grzebanie, kombinowanie i tak dalej, i tak dalej, to będzie po prostu no, ładny miesiąc albo parę miesięcy czytania, grzebania, bawienia się w tym, bo warto. To samo, jeżeli ktoś ogarnia, jest programistą, załóżmy, potrzebuje tam parę swoich kontenerów, albo parę dystrybucji linuksowych do, do sprawdzania, do pakowania, czy nie, tam kodowania na przykład, tak? Też jest taka opcja, żeby to zrobić. Dużo miejsca na dysku, no i de facto tyle, nie będę Wam tutaj dłużej, dłużej przedłużał. Przechodzimy na żywy sprzęt Ryzen 3600, Nvidia 1070, 8GB RAMu, 16GB RAMu tutaj, tutaj jest. No i zobaczycie jak to się po prostu zachowuje, tak. No a przepraszam, oczywiście instalacja, jeszcze wcześniej będzie instalacja taka, taka, tak jest. Zapraszam gorąco. Przed Wami żywy sprzęt, konfigurację widać? Widać, mam nadzieję, że widać. Mam to zrobione, znaczy będziemy robić to z Wentoja dokładnie, ale ten ma żadnego znaczenia. Wymóg UEFI musi być bio z UEFI. Takie jest tutaj wymaganie, jeżeli chodzi o te rzeczy. Walinia OS2, Stable, odpalamy, tak. E, safe, nie. Ja, ja normalnie, tak jak mówię, mam tu NVIDIA. Ale działa to bez najmniejszego problemu. Zobaczycie sobie, jak to działa, jeżeli chodzi o uruchomienie systemu. Pamiętajcie, tutaj się instalują sterowniki Nvidia. E, zastrzeżone w tej chwili, się kompilują. Jak oni to zrobili, że tak szybko chodzą? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, mega nam ten temat, bym powiedział, zasuwa. I e, w przypadku Nvidia odpala się sesja X11. Nie ma wyboru Wayland. Po prostu nie ma. Takie mini, mini startowe gnom tutaj mamy popatrzcie, to jest instalator tego. Naprawdę, niech inne dystrybucje się uczą, bo, bo jest autentycznie bajka, powiem to tak. Recovery, czy możemy sobie odzyskiwać sprzęt, jeżeli coś tam ewentualnie nie działa i tak dalej, tak dalej. Gdyby mechanizm, tak zwany mechanizm root nie zadziałał, ale raczej on nam tutaj działa. Dobra, wybieramy sobie język polski. Polski. Dobra, jest ok. Mm, tutaj klawiaturę także polska. Polski. Pol. Polisz, nie, nie polisz, british, tylko polisz jako polisz. Dokładnie. Polisz pole, czasami. Ja wiem, że to niezdrowo. Mm, date Time. Możemy sobie wybrać Warszawa od razu, tak? Warszawa polska, bo Warszawa w Stanach też jest. Też jest, też jest. Bardzo przyjemny instalator. Sam wykrył. Karta jest, jest. Zainstaluj. Szczerze mówiąc, ja nie potrzebuję, do... chociaż no dobra, nie sobie, sobie już będzie. Yy, jaki dysk? No tutaj, żebym się nie popierdzielił, chyba jest ten duży ma być. Możemy wybrać manualkę. Jeżeli ktoś chce, popatrzcie się jak tu jest zrobione partycynowanie dysków. Nie tak jak w Fedorze, gdzie jest mega bałagan, czy w yy, starym OpenSUSE, jeżeli to się jeszcze Open Suzy nazywa. Tylko jest to zrobione na takie zasadzie, tak? Możemy sobie tutaj ładnie wszystko naprawdę wybrać. Może niektórzy potrzebują się potem przyzwyczaić, ale ja pierwszy raz taką instalację tutaj widzę. Trochę dużo rzeczy jest, no ale mimo wszystko tak jest. Partycja RUTA jest zrobiona jako LVM, po prostu ma być partycją LVM. Partycja użytkownika to jest tak zwany katalog VAR ale wy się nie musicie tym przyjmować. Robicie słapa albo nie robicie słapa, to zależy już tutaj do was. Czy działa z Windows? Nie wiem, nie próbowałem. Znaczy jako dual boot, nie wiem. Nie próbowałem takiego tematu. Tak, confirm changes, ok. Enkrypcja. Możemy sobie szyfrować dysk albo i nie. To już jak to woli. Bodajże że tutaj jest LUX dwójka stosowany, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja nie chcę, nie potrzebuję. Jak ktoś ma laptopa, chciałby się tym pobawić i będzie z tym laptopa miał ważne rzeczy i tak dalej, tak dalej. To przydałoby się, żeby to jednak po prostu zrobić. Co mamy dalej? Potwierdzenie instalacji. Wszystko jest OK, dokładnie tak. Dobra, system zainstalowany. Reboot now. To jest to pierwsze menu, tak? Pierwsze uruchomienie systemu po instalacji. To ewentualnie się wi-fi pojawi, czy coś, czy coś takiego, nie? Next, witajte, bla bla bla, bla bla bla, nie mamy, dajemy start. Language, Wybiera... chyba że mamy tu już wybrany język polski, chyba był, wybra... znaczy ja tam wybierałem poprzednio. Zastosowane jest tak, popatrzcie, jest zastosowane wszystko. Czyli dajemy next, dajemy next, bo jest na pewno po polsku. No, i czasówka też powinna ładnie być. Wybieramy sobie schemat. Yy, a dajmy sobie ciemne na przykład. OK, next. Użytkownik. Dajmy sobie SL, niech będzie tak. Nazwa użytkownika. Test 2. Yy, nie użytkownika, tylko kompa. No, i to możemy sobie wybrać aplikację, które chcemy mieć zainstalowane. Minimaliści, możecie wszystko odznaczyć. Ewentualnie można sobie jeszcze tu ustawiać. Czyli klikamy sobie tutaj i do wyboru do koloru. Jak komuś nie pasuje, to ten. I panowie z Ubuntu uczcie się, bo tak powinna być zrobiona minimalna instalacja. Nie to, żeby wy wymuszacie coś tam i tak dalej, i tak dalej. Tylko użytk dajecie użytkownikowi do wyboru, czy chce to mieć, czy nie. E, to samo jeżeli tyczy się ofisa na przykład. Chcemy mieć Office'a, możemy zawsze sobie zaznaczyć po prostu w ten sposób, nie? Common. Potrzebujemy coś tutaj. Ja dałem przy, przy tym co zobaczycie w y, filmie, ja dawałem tutaj wszystko, nie? Każdy może sobie wybrać jedną ewentualnie rzecz, ewentualnie wyłączyć całkiem, tak? Browsery, czyli przeglądarki do wyboru, do koloru, tak to nam wygląda. No dobra, nie będzie sobie tak. Yy, ok, finish, reboot. No i po reboocie już zobaczycie normalny system, sorry. Yy, tam jest jeszcze takie okienko, się pojawia startowe, bla, 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 ale tam niewiele jest do wyboru, powiem to w ten sposób. No dobra, to jest proces instalacji. Witam na pulpicie, Vanilia OS oczywiście GNOM 46. Ja sobie z tego korzystam, bodajże ze dwa dni już. I brak problemów, autentycznie brak problemów, tak? Rozdzielczość, wszystko jest ładnie nam wykrywane. Karty dźwiękowe też wszystko ładnie chodzą. Ja to za chwilę podłączę jeszcze mój stary modem GSM LT, taki sprzed ponad 10 lat i on działa. Działa bez problemu. Karty sieciowe, które mam, te Wi-Fi stare. Aterosa i bodajże tam Rilteka 8188MU Obydwie są wykrywane, sieci się łączą, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie Jeżeli chodzi o sam system i tu mam informacje o kompie, które się tutaj znajduje Tak jak powiedziałem, stery były automatycznie zainstalowane, nic nie musiałem grzebać, dodawać Ten pasek mi się tak średnio ogarnia, no bo po co mi tutaj do grafiki, kurde do zdjęć Wolałbym tu mieć przeglądarkę i tak dalej, ale to jest czepiactwo się, tak? Tak, to jest czepiactwo. Jako, że jest to system, można powiedzieć, częściowo tylko do odczytu. Robi się tu patrzenie wszystko w kontenerach. Znaczy... Dla Was to jest normalne korzystanie z pingwina, tak? bo odpalacie sobie to, odpalacie sobie tamto, a nawet nie zdajecie sobie sprawy, że to działa wszystko praktycznie w kontenerach. Tak? Głównie oprogramowanie stosuje się tutaj jako flatpak, dlatego to naprawdę distro bardzo, bardzo dużo zajmuje. Tutaj nie ma miejsca dla minimalistów. Po to nie o to chodzi, to nie jest distro do minimalnego, że to powiem, użytku. Czyli jeżeli wejdziecie sobie na cokolwiek, de facto coś, no, nie wiem, Telegram, to on będzie po prostu jako Flathub. Nie ma, nie ma rzeczy Debianowej. dlatego, że wy tutaj standardowo nie macie dostępu do systemu głównego, po prostu normalnie nie ma takiej możliwości. Bo na tym to całość po prostu polega. Wy dostajecie tutaj pełne aktualizacje od deweloperów, jako jeden pakiet, to się instaluje całościowo, nie przerywając wam pracy i tak dalej, tak dalej. Postaram się zaraz o tym jakoś w miarę powiedzieć. Przechodzimy sobie tutaj, ja instalowałem tak jak mówię heroika. Oficjalnie her, znaczy oryginalnie heroik już był. Zresztą widzieliście, co tam można sobie powybierać. Ja tutaj wybrałem praktycznie wszystko co było, dlatego jest to dość dowalone, tak? Można to sobie zmniejszyć, ustawić to No Akurat Greenview instalowałem sam heroika pod koniec filmu sobie zobaczycie, jak, jak ktoś chce o, o gameplayach, o zagrajmeństwie, tak, na takim konwerowym systemie, jak to wygląda. Wam tutaj temat pokażę. Jeżeli chodzi o te rzeczy, system plików też postaram się zaraz pokazać. Zasoby mniej więcej w ten sposób, 1,5-2 GB nam tutaj to zajmuje. Biorąc pod uwagę to, ile rzeczy wchodzi w tle, to jest naprawdę malutko, bo goły GNOM można powiedzieć, że nam tyle temat tutaj y, tematu zajmuje. Przejdźmy do rzeczy bardziej poważnej, czyli do tego APX-a graficznego, y, bo co do rzeczy konsolowych, jeżeli chodzi o obsługę tych rzeczy z konsoli, y, nie będę Wam tutaj tego ogarniał, bo nie jestem w stanie tego ogarnąć w myślaniu. musiałbym na tym posiedzieć y, i się po prostu tutaj bawić. Zrobiłem sobie parę ba, znaczy parę, dwa takie testowe można powiedzieć kontenery, nie? Robi się to naprawdę prosto, dodajesz sobie tutaj po prostu w ten sposób, wiem, nowy podsystem stos, manager pakietów i tak dalej. Dajesz sobie tak zwany na początek, żeby to zrobić, nowy podsystem, tak? nazwijmy go, nie wiem, no cokolwiek. Teraz wybieramy sobie tutaj co to ma, na czym to ma stać, jaki kontener ma nam się uruchomić. Alpine Arch. Arch jest eksperymentalny. Developerzy to za, od razu mu informują, że to może nie być w 100% stabilne. Ale Fedora, Opensus, Ubuntu, Vanilla, Dev, jak najbardziej, czy vanilia spoko. Vanilia dev to wstępnie skonfigurowane środowisko przeznaczone dla deweloperów. Macie tam ogarniętego go, Pythona i wiele, wiele innych rzeczy do kompilacji, czy ogólnie do pisania kodu. Vanilia, no to zwykły, waniliowy, z tym że po prostu to jest też jako kontener, tak? To jest właśnie stos. Jeżeli chodzi tutaj o rzecz kolejną, to chyba jest tutaj, mamy te stosy, tak? Stosy możemy sobie, znaczy tych nie możemy konfigurować, bo to są standardowe rzeczy tutaj ogarnięte. Ja sobie tu zrobiłem mnówkę po prostu z głupa dałem mnówkę i to jest przeze mnie zrobione. Coś tam leży pakietów DNF, ale tutaj w ogóle coś powaliłem, bo nie dałem bazy. Bazę się powinno podawać jako. To jest dokumentacji trzeba zobaczyć, bo to jest długi adres, bodajże dockerowy, coś takiego. Więc to nie można wpisać sobie baza, nie wiem, Ubuntu, bo on tego nie zrozumie. To musi być cały adres, tak jak tutaj zobaczcie. Widzisz? Widzicie? Alpine, Lightest, e, tam chore Io, Arch, Linux, babla, czy Ubuntu, e, latest ten sposób, nie? Jak, jak to ogarnąć, sobie poustawiać? Dokumentacja, naprawdę, dokumentacja. E, mamy tutaj również wybór menedżerów pakietów. To jest trochę tak, tego, że się wszystko na raz, kurde, otwiera, to jest trochę za dużo tego, nie? E, zamknijmy sobie jeszcze to, zamknijmy sobie testówkę. I tutaj mamy z, standardowo skonfigurowane menedżery pakietów. Bo za pomocą APX-a, w konsoli na przykład, możemy napisać sobie APX, tam nazwa y, dystrybucji bodajże, i instalować dowolne pakiety za pomocą API z dowolnego tutaj de facto systemu nawet. Jest taka opcja. Mamy tutaj wstępnie skonfigurowanego, proszę, apta. Możemy zrobić własnego menedżera pakietów, nie wiem, z zdzisiopysio, o jakiś tam, tam... Przejdźmy do tego... Czekaj, to jest testowy Arch, a to jest testowy OpenSUSE. Odpalmy sobie OpenSUSE-a, tak? Odpalmy sobie OpenSUSE-a. Nie wiem, czy ja to dobrze robię w tej chwili. Może można inaczej, no a to robię akurat sobie w ten sposób, nie? OpenSUSE'a mamy skonfigurowanego. No to jedziemy. sudo sudo zyper up, czyli aktualizacja, tak? Teraz do kompletu odpalmy sobie tutaj jeszcze Arch'a, żeby było śmieszniej. Ja mam go tutaj. Pamiętajcie, to jest proces tylko 3600 RYZEN. To nie jest potwór jakiś, nie wiadomo co. To jest 6 rdzeni i 12 wątków. Nie? Naprawdę bardzo fajne środowisko testowe można sobie tutaj robić, co jest bardzo fajne. Zresztą postaram się pokazać. To mamy Suzy, tak? To jest SUS. Jeszcze sobie sprawdzimy. cat ETC przez OS Release. Proszę bardzo, open tumble Tumbleweed. Dobra, sudo e, zipper. Jak to było? Zipper install. Zainstaluję sobie Gimpa. Od razu pokazuję nie ma tutaj Gimpa standardowo, nie? Sorry za to wycie za oknem. E, Instal Gimp. Ło, e, wow, Jesus Christ. To czegoś mi tutaj brakuje. Może repozytoriów brakuje w tym suszle. E, to dajmy sobie coś innego, prostszego. Nie wiem, a co tam? Dobra. Tak, instaluj. Taka mówię, sorry za to. W to jeżdżenie piłą e, cut etc os relays kurde się uparli normalnie teraz, mamy archa sudo pacman minus s zainstalujmy sobie tu inkscape a. inkscape tak? dobra, obojętnie co, tak dokładnie tak, dobra, to już jedno mamy i teoretycznie tutaj powinien się teraz mi pojawić inkscape ot, Odpaliłem sobie go najpierw tutaj w konsoli bo też nie jestem pewien, czy trzeba tu jakąś komendę export pisać, czy nie. Nie wiem, nie, nie, nie pamiętam szczerze mówiąc. No dobra, no cokolwiek nowego. I to jest Inkscape z tego, z Suzy czy z Archa chyba, to jest z Archa. Proszę bardzo, to jest odpalone z kontenera, normalnie jest ładnie tutaj ogarnięty. Pytanie czy on mi się tutaj pojawił, czy nie? No nie, to wychodzi na to, że muszę tutaj go eksportować ręcznie. Teraz tak, ja tutaj zainstalowałem co? Blendera, tak? Blender. Odpalamy sobie blendera. Działa. Normalnie, kurde, krakowska masakra piłą łańcuchową bez kitów. Wziąć i nie powiem co. No, w każdym razie mamy tutaj blendera, który jest odpalony graficznie. Możemy go sobie pewnie eksportować sami, nie, nie wiem. Przed tym mi się chyba samo prze, przeeksportowało, powiem to tak. Wyłączę sobie konsolę, OK. Zrestartuj Clean Packages. OK. Exported. Oto, to, to, to. I tu właśnie, czyli muszę sam chyba tutaj eksportować to w takim razie. Przy okazji, na przykład, klikamy sobie tutaj, nie wiem, to pakiety, tak. Możemy tutaj, znaczy nie pakiety, tylko menedżeru pakietu. Dajemy sobie plusik i możemy mu tutaj poustawiać różne rzeczy, tak. Czy potrzebuje sudo, czy nie potrzebuje sudo w ten sposób go ustawić dla, dla siebie de facto, tak? Dla swojej własnej przyjemności. Odpaliłem terminal tutaj i teraz sprawa jest taka, że tu odpalając terminal, czyli tego blackboxa, nie dostajemy się do głównego systemu root. Nie, 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 nie. To jest nadal kontener. Tak to mniej więcej nam tutaj wygląda, nie? Żeby dostać się do systemu, odpalamy tutaj pk.exec. Tutaj nie ma sudu. Nie ma. Odpalamy pk.exec i teraz dopiero jesteśmy w tym głównym systemie pod spodem można powiedzieć, ale nie, lepiej tutaj nic nie ruszajcie, bo to nie, to nie na tym polega, żeby tu ruta w tym używać. Nie. Tutaj się pracuje właśnie na tym VSO, VSO, tak, czyli takiej powłoce można powiedzieć, która to wszystko de facto ogarnia. Ja widać, mamy tutaj możliwość instalacji rzeczy z Androida. Przy NVD nie, to nie działa, po prostu, bo próbowałem. Niestety znaczy Nie działa. Do działania Androida, tego polecenia Android, działa to na zasadzie WayDroida, którym już robiłem kiedyś w film. I tu jest wymagany WayLand do tego. WayDroid nie działa bez WayLanda. Tutaj jest sesja X11. Mając NVIDIA, przynajmniej u mnie, nie odpala się WayLand. To jest lipa, bo przecież, jak wiadomo, Ignom 45 i 46 bez problemu w tej chwili chodzą z Nvidią na Waylandzie. Perfekcyjnie, autentycznie perfekt. Od sterowników tam 550, w górę jest naprawdę bajka, nie? Tym bardziej 560. Natomiast tutaj po wykryciu Nvidia jest kaplica, powiem te ja Cała reszta, jak mówię, naprawdę możliwości jest tutaj full. Po drugie, oczywiście sam APX, który ma swoje dodatkowe rzeczy. APX tutaj parę poleceń wykonywałem, zaraz próbuję sobie tutaj znaleźć. Hmm, gdzie ja tutaj mam, PK, apx-pk-managers tak? i mamy export-import-lista, dajmy sobie list i tutaj za pomocą APXa możemy użyć sobie, popatrzcie, dowolnego managera czyli robimy to chyba w ten sposób nie ogarnę, ale wiesz, że za pomocą APXa można używać dowolnego managera to jest fajne, apx-pk-manager-show-zipper macie informacje o tym, o zipperze, jak to mniej więcej wygląda nie? wyszukiwanie, skróty i tak dalej powłoka, itd. Box, czy tam VSO to jest Debian, to jest czysty Debian. Więc po prostu install Htop, no i mamy tutaj oczywiście HTOP-a, tak? Tak to mniej więcej może nam sobie tutaj teoretycznie i praktycznie e, powiem to pracować. O flatpackach, że są mówiłem, że mamy tutaj FlatSeal, czyli świetny program do ogarniania flatpaków, e, Bardzo gorąco polecam. Wszystko ładnie pracuje. Akceleracja, no gry sobie zobaczycie za chwileczkę, nie? E, jak to się spisuje. Więc naprawdę jest jak najbardziej... Chodzi to moment, po prostu chodzi to y, momentalnie, się wszystkie stronki wczytują i tak dalej, i tak no dalej. Tak, przejdźmy sobie może do partycji. Ja wam to pokażę za pomocą dysków, bo to będzie chyba najsensowniej, bo w konsoli to się można pociąć po prostu. Pamiętajcie to, co mówiłem, y, że tutaj działa tak zwany y, tryb systemu plików LVM. Y, to są, kurde, też by trzeba o tym mówić chyba, nie wiem, z pół godziny jak najlepiej. W jakim skrócie? Jest zrobiona partycja. Ta partycja nie jest na stałe. Ona może się zmniejszać, powięks... znaczy, może się powiększać y, zgodnie z y, zapotrzebowaniem. Czyli w tej chwili, tak jak to widzicie na przykład, o, jedno, aberut, tak? To jest to, nawiążę do tego, co wcześniej mówiłem. Y, aberut, tak? Czyli to jest partycja aktywna systemem, tak. To jest LVM, więc ona ma tutaj 20 giga teoretycznie, 15 giga wolnego miejsca, tak to wygląda. I jest druga partycja, która jest czysta. Tego jest niezamontowana, tak jak widać, tak to mniej więcej wygląda, nie. I jeżeli zrobimy aktualizację tego systemu, moment. Teraz właśnie nie wiem, czy on zrobi aktualizację tego, nie tego, on zrobi aktualizację tutaj. On przekopiuje cały ten system do tego, albo już jest ten system zrobiony, i wtedy będzie zrobiona aktualizacja tego tej partycji wyłączonej, tej B, tak? Jeżeli my zrestartujemy kompa, to B się zmieni a, pod warunkiem, że programy, które będą działać w trakcie aktualizacji, one to sprawdzą i przy samym uruchamianiu też się odpalają dodatkowe programy, bo o tym nie wiecie nawet, nie zauważycie tego. To tak zasuwa, że głowa mała, mega technologia. Gdzie te programy się uruchomią, sprawdzą, czy dany obraz jest OK, i wtedy, jeżeli wszystko będzie OK, to się automatycznie przełączy na to i wtedy B stanie się A, tak? Mam nadzieję, że to mniej więcej rozumiecie. I jeżeli przyjdzie nowa aktualizacja, to wtedy będzie aktualizowane A, które nie będzie podmontowane, jeżeli tutaj będzie wszystko OK, po następnym restarcie zamienią się miejscami. To jest butowane, widzicie, tu jest boot, tu jest boot UEFI, tak dokładnie. Tu jest partycja, ta teoretycznie, wolumen fi fizyczny LVM, tak? No a tutaj mamy teoretycznie naszą partycję domową. Ona jest tam podmontowana jako y, chyba Wart coś takiego. Układ partycji jest troszeczkę inny. Ale korzystając z tego normalnie, jako zwykły użytkownik, ja widzicie, wy tego nie odczujecie nawet, bo tutaj nie ma dopiero jeszcze zagłębicie w ten temat, jeżeli chodzi o sieć i tak dalej, N, NFS samba działa bez problemu. Co widać zresztą, to jest mój kunap, tak? To jest mój kunapik tutaj. Wszystko ładnie pracuje bez najmniejszego problemu. NFS także się podłącza, więc jest spoko. Jest automatycznie wykry wykrywane. Zawsze możecie odpalić sobie waniliatur jeszcze raz sami dodatkowo. I to po prostu ogarnąć, tak? Czy skonfigurować update'y na przykład? Nie zrobicie tego wtedy, możecie teraz. Możecie sobie raz na tydzień robić aktualizację, raz na miesiąc, albo dziennie, albo nigdy nawet, jeżeli macie taką zajawkę. Dobra, powoli kończę z tą część filmu, podłączyłem jeszcze ten modem mój L LTE, tak? Ten stary, starego trupa, trochę. Innego nie posiadam. I proszę bardzo, jest połączony. De facto nie mam chyba nic na, na, na tym, na, na karcie, tak? Na tej karcie. Lecimy dalej. To teraz co? Zagrajmerstwo, małe zagrajmerstwo. Parę minut sobie tutaj pociupiemy. Na tym systemiku stary widzieliście, wszystko widzieliście. Po prostu to odpalam. Nie odpalam już Steama, bo mi się po prostu nie za bardzo chce. No raczej to będzie wszystko bez problemu działać. Nowa gierka, którą sobie dzisiaj zobaczycie. Dobrze ludzie, pograłem wczoraj mocno i to grubo w Batmana Arkham Knight. Y, oczywiście Ghostwire, Witcher i do kompletu będzie tutaj jeszcze dorzucony Kingdom Come Deliverance standardowo, tak? I my panie, lecimy! Powiem tak, że gra się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Co prawda gra nie jest moim typie, tak? Bo to jest taki konsolowy beat'em up, chodzisz, nawalasz, chodzisz, nawalasz, trochę historyjki, chodzisz, walasz. E, takie tam pierdoły, można powiedzieć w ten sposób. Ja taki, ja taki konsolówek nie lubię, po prostu nie przepadam. Pojazd przyjechał, przejedziemy się troszeczkę. E, problemów nie ma żadnych, powiem to tak. Chodzi naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Tylko się muszę jeszcze o, o, ogarnąć, powiem to tak. Dobra, lecimy z tematem. Żadnych żadnych zwichów, żadnych dziwnych rzeczy do czytowania tekstur, czy takich różnych teges. Naprawdę jestem mega, mega boot, boot na plus, nie? Nawet, szczerze mówiąc, nie pamiętam z którego roku jest ta gra. Ale chyba w miarę nowa, to nie jest ten najstarszy, ten zresztą widać po grafice, że to wygląda tak. Jak widać, się zachowuje też bardzo, bardzo ładnie. O yes! Fajnie, fajnie, spoko, ktoś lubi Batmana, to czemu, nie? Ale jeszcze, jeszcze kawałek, proszę, fajnie tym, kurde, Batmobile, Batmobilem jeździ. Bardzo fajnie się jeździ. Okej. Okay. Dobra, styknie. Lecimy do następnego. Oczywiście wide Tokyo, ja z tym, że z tym razem wylądowałem na dachu budynku. Bo już wiem jak, tu można latać. Tadam. Trochę la... O kurde. No, jako, że ja nie żyję w sumie, to mi to zwisa, powiem to tak. I w każdym o, widzicie, razie... jest koleś tutaj. Znaczy, jakiś taki, nie wiem, teges ten. Mamy kotwiczkę specjalną, dostajemy się na dach, tak? jesteśmy tutaj na dachu i trzeba by się gdzieś indziej dostać. Obrałem po parę godzin. Działa. Zainstalowało się, tak jak mówiłem w pierwszej części już tego filmu. Też bez problemu najmniejszego. Yy, więc ten. Nie chcę was zamuzać, to ten ten go No zresztą widać jak to chodzi, kurde. No nie ma problemu. Osta właśnie ostatnio testowałem jakiś distro i tam coś tam się niby działo, nie? Też na IS-11. Natomiast tutaj naprawdę jest, no to widać, kurde, to pracuje przecież tak. Co, co wam tutaj jest, będę o, omawiał. Dawaj to, dobra, pięknie. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Ktoś tu jest? Nie ma nic. Mgiełka, mgiełka i tyle. Dobra, to widzimy się w następnym tytule. Mamy tutaj wieśman wieś trzy dziki zgon, mówię to tak. No, Grad wszystko na Uber poza... co ja tam cienie zjechałem deczko, nie ma herwalksa. No i to de facto i roślinność jest chyba na Uber, tak? Reszta jest na Uber Plus, powiem tu tak. No i zapierdziela elegancko. Mamy ryneczek, ryneczek, li... ryneczek Gradu, przepraszam bardzo. Coś tu ludzi mało trochę. Dobra, o teraz mamy full ludzi na wypasie. No i działa tak samo, nie? Ach, te teksty tutaj to po prostu to jest mistrzostwo świata, tak? Cała gra to jest mistrzostwo świata. Dobra, wychodzimy sobie. Wychodzimy sobie i proszę bardzo, tak to nam się tutaj prezentuje. A jej by aby się pograło w, na RTX z tym, uch. Tak, jasne, kurde. To jest kurde piękne, od razu mówię, DX11, to jest wersja DX11. Ja 12 sobie podarowałem, no bo 10,70 to to bez sensu jest odpalać. A wydajność leci na, na mortkę, strasznie, bardzo Go. strasznie. Dobra. No. Zresztą znacie wieśka, kurde, prawie na pamięć pewnie niektórzy. O, O nie, ja z tą panią się nie biję, bo ja nie mam żadnych tych rzeczy. To jest świeża postać, taka game plus i tak dalej, i tak dalej, więc nie mam, nie mam opcji, żeby z tą... To strzyga jest? Nie, to nie jest strzyga. Południca też chyba nie, nie pamiętam. Dobra, lecimy do następnej wsi, wesołej albo i nie. Mamy naszego King Duma. King Duma ustawienia grafiki Full HD, proszę bardzo, bardzo wysokie. Czyli standard, standardowo tutaj dajemy sobie kontynuuj. 58, 60, czyli taki de facto standard. Przejdziemy sobie tutaj, bo zawsze tutaj sobie łażę przeważnie. Jeszcze kawałek. No i. No i patrzę na fizyk, na fizyczny monitor i jest bajka. X11. Cały czas powtarzam X11 Nvidia 560. Dysk mi pracuje cały czas, czyli shadery sobie lecą w tle. Na żywca, tu czasami były kresze, ale kreszów nie ma. To był kresz na jednym distro, to pamiętam z miesiąc temu chyba, nie? To wam pokazywałem na filmie. A od tego momentu jest spokój. To było jakieś dziwne distro. Tu jest OK, a zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Dobra, przejdziemy do ryneczku. Przepraszam. Może pójdziemy na pięterko? Hmm. Chyba nie. No nie jestem za brzydki. ja bym był bardziej napakowany, kurde, jakby się pograło, tak ze 3 godziny w to. To pewnie by było nie jedno pięterko albo, albo dwa naraz, nie? Ale tak to. Tak. No widzicie jak to sobie pracuje. 55, 60. 59. Pójdziemy do tyłu. No, teraz jest bajka. Tak to nam się prezentuje jak widać na naszym waniliowym systemie. Można sobie spokojnie pograć. Można sobie spokojnie poprogramować do kompletu. No, dobra, lecimy na pulpit. Dobra, jesteśmy na pulpicie. To jest mój piękny heroik. No, i tak ten film wygląda. Tak to się distro nam tutaj zachowuje. Na co miałem ponarzekać, to ponarzekałem. Jeżeli chodzi o samą stabilność tego systemu, to co testuje sobie, załóżmy tak, chyba od wczoraj, tak, od wczoraj to sobie się rana, można powiedzieć, tak grzebie w tym. Zero problemów, gnąb się nie, nie, nie wywala, powiem w ten sposób. Ja widać, pograć sobie na tym także można, mimo że jest to bardziej distro przeznaczone dla osób bardziej takich m, typu programistów na przykład, coś takiego, nie? No bo jeżeli gracz sobie to postawi, to raz, że to cholerę zajmuje, te wszystkie partycje A i B, a tego człowiek nie wykorzysta, to jest zmarnowane miejsce dla, dla, tego, dla takiej osoby, nie? Nie, powiedzmy, człowiek, który chce posiedzieć sobie na necie, pograć i tak dalej, to po co? To, to nie ma najmniejszego sensu. Chyba, że dla samej frajdy, powiedzmy, działania tego, nie? Dla osób zaawansowanych, tak jak pokazywałem, czy tego apx czy jakieś tutaj inne dziwne rzeczy, to jak najbardziej temat jest pozytywny. Dla programisty myślę także. Bo dużo fajnych technologii, dużo się można tutaj nauczyć, popracować, zobaczyć sobie, jak to ogólnie pracuje i ten... Jak to się będzie zachowywało, powiedzmy, po, nie wiem, po tygodniu, dwóch, po miesiącu, nie mam pojęcia. Przyjdzie pierwsza aktualizacja tego SIDA, bo ja dalej nie wiem, czy to jest połączenie SIDA i STABLA, znaczy LULL, sorry, SIDA i Testinga, czy to jest sam SID. Nie mogę się doczytać, bo jedni mówią tak, drugi, drudzy mówią tak i w końcu za cholerę nie wiadomo o co tutaj chodzi. Ale ja bym obstawiał, że to jest po prostu SIDO testing, powiem tak, bardziej, bardziej SIDowe rzeczy tutaj są. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Systemik naprawdę jest przyjemny, z tym, że tak jak powiedziałem przed sekundą, nie dla każdego, to nie jest distro dla każdego. Decyzję powinien, myślę, podjąć każdy z Was. Po zapoznaniu się z tym distrem, czy po tym filmie, chociaż proponowałbym, jeżeli macie, żeby sprzęt postawić sobie to i sprawdzić po prostu samemu, zobaczyć, czy on to pasuje, czy on to ewentualnie nie pasuje. No, no i tyle, tak? Słuchajcie, kończymy, kończymy No teraz. Dzięki wielkie za oglądnięcie, jak zawsze. Zostawcie tam po sobie jakiś ślad, może w komentarzu, jeżeli macie jakieś Ja zapraszam do kolejnych filmów na kanale Świat Linuxa. Dzięki wszystkim wspierającym, oglądającym, łapkującym, to, to już się powtarzam, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Dobra, zapraszam, bo przy okazji na kanale, aby ktoś nie wiedział, jest 950 filmów typowo linuxowych, więc jest myślę co oglądać, a będzie na pewno jeszcze dużo, dużo więcej. Tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się, gorąco pozdrawiam Bartek, cześć.